Paweł Chojecki, Stowarzyszenie Obrony Rodziców. Chcemy wesprzeć rodzinę Sebastiana, ponieważ to, co się stało tej rodzinie, może stać się każdemu z polskich rodziców. W tej rodzinie nie było żadnej patologii, nie było alkoholu, nie było przemocy, nie było niczego, co wymagałoby ingerencji państwa. A jednak Sebastian został rodzicom zabrany i przez 9 miesięcy tułał się po różnych szkołach, domu dziecka, rodzinie zastępczej i tak dalej. I teraz, kiedy wrócił do domu, po kilku miesiącach znowu ta rodzina nie ma spokoju. Nie godzimy się po prostu na taką, no, niegodziwą wręcz ingerencję urzędników państwowych w życie spokojnej, kochającej się rodziny. Nie ma żadnych problemów. I uczy się dobrze, żadnych zastrzeżeń szkoła nikt nie ma. Wszystko jest, i łazienka, i wszystko cały dom wyremontowany. Jak sobie wyobrażamy reakcję władzy, która tak dużo mówi o pomocy rodzinie? Czy przyszedł pracownik opieki społecznej pocieszyć, czy przyszedł psycholog do szpitala, żeby porozmawiać z panem Darkiem, czy opieka społeczna zajęła się, żeby przywieźć węgiel, czy zrobić coś w domu? Nie, nic z tych rzeczy. Opieka społeczna zwróciła się do sądu o zabranie Sebastiana rodzicom. Ogłoszenie postanowienia. Postanowienie dnia 4 marca 2011 roku. Sąd Okręgowy w Lublinie w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym na rozprawie sprawy z urzędu o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletniego Sebastiana Kity. Na skutek apelacji prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublinie od postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 sygnatura akt 6 NSM 7610 postanawia apelację oddalić. Jest postęp. Na ile ten postęp będzie utrwalony, tak jak już sąd powiedział, czas pokaże, ale na dzień dzisiejszy orzeczenie jest prawomocne, apelacja oddalana i małoletni jest pod opieką rodziców, z tym, że rodzice będą kontrolowani w swoim zachowaniu w postępowaniu. Jestem szczęśliwy, że wreszcie ten koszmar się kończy.